A więc cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Oczywiście co będą to odcineczki z gry WWE 2K16. Oczywiście WWRO na moim kanale właśnie się pojawi, tak jak wczoraj wam pisałem. Tak więc moi drodzy, my oczywiście będziemy rozpoczynać karierę, tak więc nic innego jak tylko po prostu zacznę tworzyć swojego ziomeczka właśnie tutaj. I więc nim będziemy grać. Tak więc moi drodzy, ja na szybkiego zrobię sobie gościa. No i za chwileczkę będę tutaj z wami, no bo troszkę to zajmie czasu, te tworzenie naszego ziomeczka. A tak to już po prostu zajmiemy się własną karierą. Okej, moi drodzy, więc już stworzyłem postać, będziemy się nazywać Terror Martin, czyli inaczej Terrorysta Martin. Tak sobie nazwałem naszą postać, no tak fajnie wyglądamy, tak naszego ziomeczka tutaj nazwałem. Dobra, póki co jesteśmy dopiero na jakiejś tam uczelni, takiej Akademii NXT, gdzie będziemy po prostu wszystkiego się uczyć, no i po prostu jakieś treningowe walki na razie będą przed nami, dopóki nie nabierzemy jakiegoś tam doświadczenia i nie pójdziemy dalej, tak? Jak na razie będziemy tutaj w takiej szkole NXT, gdzie po prostu to wszystko będzie się zaczynało, gdzie będziemy właśnie uczyć się wszystkiego, tak więc sami widzicie, tutaj mamy po prostu to wszystko. No i co, czeka nas pierwszy trening, tutaj widzę, że niby pierwsza walka, ale ta walka to będzie właśnie tak jak pisało przed chwilą tutoriale, czyli tak zwany nasz trening, tak? Okej, dobra. Tutaj musimy wejść w ranking i w tym rankingu będzie pokazane, na którym miejscu jesteśmy obecnie. Jesteśmy na... właśnie jeszcze nas nie ma, na którym miejscu będziemy. Dopiero teraz nas przeczytało, jesteśmy na miejscu 10. No i po prostu będziemy musieli wspinać się na najwyższy... na najwyższą właśnie... na najwyższy poziom. Tak więc zaczynamy pierwszy trening. No i jak na razie właśnie będziemy na, tak jak mówię, w szkole NXT, gdzie będą nas wszystkiego uczyć. Więc my też w jakiś sposób się tego nauczymy. Powiem wam, że no zobaczymy z tymi dźwigniami, jak nam pójdzie. No, mam nadzieję, że z dźwigniami będzie dobrze. O, dobra, tak więc widzicie, wchodzimy sobie już na ring. Nasz tutaj jakiś kolega czeka. All right. So today you'll be training with Enzo Amore. Dobra, he's going to help you learn a few things. Trenować, no to okej. Get in there and we'll get started. No to zaczynamy. Jesteśmy, moi drodzy, Performance Center. No to fajnie. W szkole NXT. Dobra, więc od czego zaczynamy? Co tu nam tutaj będą kazali robić? Okej, tak więc... dobra. Więc, moi drodzy, spróbujemy coś takiego zrobić. O, okej. Dobra, kanuje. No i fajnie. Tylko musimy teraz... o, jego punkt tutaj wyczuć. Bardzo fajnie wyczuliśmy jego punkt. O, pięknie na kolanko. I dalej, i dalej. O, i znowu mamy kolejny jego punkt. No i dobrze, trening już mamy. Let's start by getting into a grapple position. Then we'll go from there. Dobra, teraz do grappli, moi drodzy, musimy się przygotować. Tak więc następny trening przed nami. Więc tutaj sami widzicie, mamy takie teraz zupełnie co innego. Więc też musimy znaleźć jego słaby punkt. Oj, tu był gdzieś ten punkt. Dobra, mamy, mamy. Musimy być szybsi niż Enzo Amore, żeby nam po prostu tego... o, tak jak widzicie, tutaj zaczyna nam kontrować i skontrował nam grapple. Tak więc musimy na to uważać. Great job! Let's move to something else. Po prostu żaden nam zawodnik nie wyszedł spod tego. No ale okej, dobra, jak na razie to jest trening, oni nas po prostu wszystkiego uczą, tak? Teraz mamy kolejną akcję z Enzo Amore. No i teraz musimy po prostu takie jakby siłowanie z tym zawodnikiem. O, bardzo dobrze, tutaj wjeżdżamy na jego punkt. O, jeszcze, jeszcze, musimy, nasze kółeczko musi być czerwone. Musi się to zapełnić, żebyśmy po prostu wygrali. No i mamy submit, czyli po prostu odklepał. All right, that looked good. Let's keep it moving.
Dobra, tak więc mamy chyba pierwszy trening już tutaj zaliczony, czy jeszcze nie bardzo? Poczekajcie, moi drodzy. Aha, teraz musimy się nauczyć tego, żeby po prostu odpinować, czyli żeby nie było pinu do trzech. Tak więc... dobra. Nawet sędzia nie zdążył klepnąć w ring, jak zdążyłem już nacisnąć. Tak więc, moi drodzy, pierwszy trening za nami. That's what I wanted to see. I think that's good for now. Go take a break. No i piękne, piękny uścisk dłoni, tak powinno być dokładnie, koledzy ze szkoły wrestlingu, więc tutaj między sobą nie powinni mieć żadnego tutaj spięcia, tak więc widzicie, schodzą sobie fajnie, jeszcze coś tutaj pogadają, tak, 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 jak nowy zawodnik, nie, pewnie dostaje jeszcze kilka rad, no ale okej, dobra, mniejsza z tym, zobaczymy co teraz wyjdzie, bo pewnie czeka nas jakaś pierwsza treningowa walka, choć no jestem bardzo ciekawy. Co tam będzie. Moi drodzy, mam nadzieję, że pod dzisiejszym filmikiem będzie dużo łapeczek w górę, dlatego że wrestling chcieliście. Wczoraj też napisałem na moim fanpage'u, co wy na to, że będę nagrywał wrestling. No to było fajnie to przyjęte. No to superowo, ja się cieszę. Tak więc dobra. Kolejny Mind Event. Dokładnie. Co tu będziemy mieć? No i pierwszy mecz. Pierwsza walka nas czeka. Za chwilkę zobaczymy z kim. Z Tyler Breeze, z takim ziomeczkiem po prostu będziemy walczyć, ale to tak jak mówię, to są jakieś walki treningowe, więc póki co na razie nic tutaj większego nie będzie. Moi drodzy, takie filmy z właśnie WWE 2K16 będą właśnie wstawiane co drugi dzień, dlatego że jeszcze dogrywam wam kozaków. Jak sami wiecie, a kozaków He's a former number one contender for the NXT title. If you get past him, we'll be sure to debut you at NXT in the near future. Dobra, moi drodzy, on nam tutaj właśnie ten gościu powiedział, że musimy być na pierwszym miejscu, żeby walczyć o pas NXT, więc no my po prostu będziemy się właśnie o to starać. Dobra, tak więc widzicie, taki jakiś lekki pedałek z nami walczy, więc my tutaj... Oj, a ten pedałek potrafi dobre ciosy zadawać, jak sami widzicie. Dobra. Jeszcze nie udało nam się skontrować. Pasek kontr. Uważajcie na pasek kontr, bo jeżeli nie będzie tego paska kontr, to nic nie zrobimy. No i pięknie uderzyłem go. I już tutaj zaczynamy robić akcję. Dobra, a więc ja tutaj sobie muszę zebrać się. No i nie udało się troszkę, ale to troszkę za szybko było, żebyśmy mogli zrobić coś takiego. Pięknie dostał kopniaka. Tak więc my jeszcze tutaj przechodzimy do następnej akcji. Ja mu nie popuszczę, moi drodzy. Musimy uzbierać bynajmniej 4 gwiazdki. Tak więc za każdą tutaj inną pokazaną akcję będziemy zbierać punkty. No i te punkty potem właśnie zamieniają nam się, jak sami widzicie, na gwiazdki. Piękny przerzut. Vertical suplex. Ja już tutaj wchodzę na drugą linę i z tej drugiej liny spróbuję skoczyć pięknie, ale sędzia też dostał niechcąco. No nic na to, panie sędzio, nie poradzę. Piękne łamanie tutaj, kurczę, ale nam skontrował. Wywinął się z tego, mam nadzieję, że... Aj. Musimy pięknie tutaj jakoś to skontrować. Piękny i znowu piękny vertical suplex. Piękne przerzucenie przez ciebie. I znów przechodzimy do kolejnej akcji. Co to będzie? Co to będzie? Znowu takie jakieś podduszanie. Nie wiadomo co to jest. Coś na pewno. Oj. Dostaliśmy minus 10 punktów. Nie sądziłem, że za takie coś dostaniemy. Aż minus 10. Piękny tutaj był, moi drodzy, tak zwany bulldog. Z tego co dobrze pamiętam, chyba tak się to nazywa. Dobra, tutaj naszego ziomeczka sobie tak fajnie, może uda nam się go wrzucić w narożnik. Poczekajcie, coś z nim zrobimy. Piękny tutaj strzał i piękne znowu przerzucenie przez siebie takim troszkę, powiem wam, bardziej takim, jakby wam to powiedzieć, jakby takim bardziej zapaśniczym rzutem. O, tak właśnie to można określić. Czekajcie, moi drodzy, bo on tutaj sobie wstaje. My tutaj pięknie go od tyłu. Oj, zrobił nam unik, ale dostał pięknego strzała. Jeszcze raz tutaj będziemy się szykować do innej akcji. Poczekajcie, obrócimy go sobie tak, jak będziemy chcieli. I piękny przerzut. No i czy będzie submission? Czy będzie submission? Czy nam się to uda? Pięknie go tutaj nachodzę, ale jednak by się jeszcze nie udało.
Jednak by się nie udało, musimy jeszcze z tym poczekać. I znowu przerzucimy to przez siebie. Bardzo pięknie. Tak więc, moi drodzy, poczekajcie, poczekajcie. I oj, dostał ładnie tutaj. Poczekajcie, ja wchodzę na trzecią linę, na drugą linę. Musimy poczekać, żeby pięknie tutaj go trafić. Dostał w plecy. Oj, 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 ja też ucierpiałem, troszkę moja klatka piersiowa ucierpiała, no ale dobrze, że chociaż nic się nie stało. Oj, ale skontrował, ale skontrował, ładnie nas podsiął tutaj. Nie za fajnie, dobrze, ja też tu kontruję. I już stałem, i już przyjmuję inicjatywę. Przyjmujemy, moi drodzy, inicjatywę. Pięknie tutaj dostał takiego strzałka. Czekajcie, tutaj zrobimy jakąś fajną akcję. Znowu będzie naciągnięcie takie Breeza. Mam nadzieję, że teraz odklepie. No chociaż nie, chociaż nie, chociaż jeszcze tutaj ma tyle sił, żeby nam mógł skontrować. Oj, 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 znowu minus 10 dostaliśmy. Ale go tutaj przypniemy. Nie, moi drodzy, musimy wziąć cancel, dlatego że ja chcę, nie chcę dwóch gwiazdek. Nie, 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 dwie gwiazdki to za mało, żebyśmy, moi drodzy, mogli tak sobie zlekceważyć, bo tak. O, pięknie tutaj dostał. Oj, skontrował, skontrował. No i teraz ja robię kontrę. Piękna kontra od naszego ziomeczka. Tak, odpchnięcie od lin. I za chwilkę go rzucę z tego ringu. Udało się. Udało się go rzucić z ringu. Tak więc poczekamy, żeby on sobie tu wszedł. Nie, uda... jakąś... O, nasze cieszynki. Takie fajne. Pokazuję. No, ja czekam po prostu. A może nawet po niego wyjdę. Czekajcie, wyjdziemy. Nie, dobra, wchodzimy, moi drodzy, do ringu. Oj, oj, oj. Chciałem wyjść do ringu, a on nam tutaj zadał cios. Nie fajnie, nie fajnie. Wow. Już taki jesteś. Oj, oj, oj. To nie było fajne. To nie było miłe na sam początek dostać takiego strzała od niego. No to nie było za fajne. O, dobrze, ładnie, pięknie. Dobra, okej, okay, co do kontr, to już kontruję. Mamy skontrowane. Tutaj sobie go troszkę tak naciągniemy. Mogę go sobie wyrzucić. A ja wchodzę po prostu do ringu i na niego poczekam. Dobra, wszedł ładnie do ringu. Pięknie. Z tego co pamiętam, to był chyba Clothesline, jak się nie mylę. Teraz zrobimy jakąś akcję, tak, żeby nie było, że nic, nie ma żadnego rozmaicenia, więc zrobimy coś takiego, ale moi drodzy, ja tutaj z tego co widzę mogę zrobić finishera, więc troszkę się nad nim tutaj podpastwię, a za chwilkę zrobimy finisher, jednak nie, odklepał submission, jak sami widzicie. Tak więc taką pierwszą walką, moi drodzy, submissionową, bo jakby to przez żaden knockout, przez pin nie było, tylko po prostu przez submission dostaliśmy, moi drodzy, 3 gwiazdki, więc mamy bardzo dobrze, no to się cieszę, ale ja tutaj będę próbował zdobywać więcej i więcej tych, moi drodzy, właśnie gwiazdek. Tak więc, moi drodzy, to w dzisiejszym odcineczku właśnie na sam początek taka walka wprowadzająca nas do NXT, tak? Tak więc, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej, więcej tych odcinków z kariery właśnie, no to zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli możecie, to udostępniajcie filmik, a ja tutaj dla was jeszcze mam jedną walkę, tak więc, moi drodzy, ostatnia walka taka wprowadzająca nas do tego właśnie NXT, to będzie pierwszy tag team match, gdzie nasz właśnie będzie z Baronem Corbinem przeciwko Aidenowi Englishowi i Simon Gotch, tak więc tych dwóch panów przeciwko nam. A my mamy tutaj jakiegoś Barona Corbina, który jest naszym takim partnerem. Zobaczymy, jak to w ogóle przeniesie się na walkę, tak? Mam nadzieję, że będziemy mieli dobre tutaj zgranie z Baronem Corbinem, bo to jest właśnie potrzebne w takim meczu, żeby tutaj wygrać z innymi przeciwnikami. No to czekamy tutaj, żeby się wczytało. Pięknie się wczytało. My już tutaj idziemy do ringu. Czekają na nas, tak jakby na jakimś. We've decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami versus Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the Vaude Villains. Show me you deserve to be in that match. Dobra. Więc teraz postaram się zdobyć chociaż 4
4 gwiazdki właśnie ratingu, czyli oceny. Więc zobaczymy, czy się nam to w ogóle uda, tak? Zacznijmy od tego. Więc zobaczymy, może jakieś podwójne akcje zrobimy. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Oj, piękny dostał już na początku strzał. Tak w główkę. Co on tutaj nasz zrobi? No i już takie jakieś podduszanie. Ale nie, 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 to się na pewno nie uda. Puszczę go tutaj, bo by nam skontrował i dostalibyśmy nie za fajną kontrę. Jak sami widzicie, ja już go tutaj podłapę sobie. I sami widzicie, co ja robię. No, nasz jest takim jakimś zapaśnikiem, jak wy sami widzicie. Więc no, troszkę on tutaj pokazuje takie bardziej... O właśnie, jak sami widzicie, takie przerzuty, łamania i tym podobne. Więc no cóż, nic na to nie poradzę. Oj, 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 tutaj skontrował. Odepnięcie od lin i za chwilkę zrobimy jakąś akcję, moi drodzy. Piękny przerzut znowu. Piękne, to było piękne, moi drodzy. I przypinamy ziomeczka. Oj, 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 net, sędzia nie klepnął do jednego. Dobra, zrobimy kolejną akcję. Takie okcie właśnie w barki, jak sami widzicie. Już za to dostaliśmy 120 punkcików takiej oceny właśnie, jak sami widzicie. Oj, 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 on skontrował, on skontrował. Teraz pewnie pójdzie kolejna kontra. No dokładnie tak. A my tej kontry nie zrobiliśmy. Ale dokładnie, musimy też dostać jakieś bęcki, żeby nie było aż tak za łatwo, prawda? Bo było aż za bardzo łatwo. Okej, okay. Ten się tutaj zmienił. No to my będziemy działać przeciwko temu panu. No i on już tutaj dostał pięknego strzała na sam początek. Jeszcze raz. I co ja, co nasz tutaj... O, jakaś będzie akcja. Czyżby łamanie? Tak, mamy łamanie. Ale chyba pójdzie kontra? Czy tak mi się wydaje? Oj, 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 tej akcji to jeszcze nie widziałem, moi drodzy. No, to mi się spodobało. To mi się spodobało, co nasz zrobił. No, to było bardzo fajne. Dobra, spróbuję go wcisnąć w narożnik. O, dobrze, o to chodziło. Czy uda nam się jakaś podwójna akcja, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze. Chyba jeszcze. Jednak nam się uda, mamy pierwszą podwójną akcję. Moi drodzy, jak to przestało na takim partnerów. O, tak piękny strzał. Ja już tutaj muszę zejść po prostu do narożnika. Ale może jeszcze tutaj naszemu pomożemy. Oj, 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 to nam się nie udało. No, ale fajnie, że dostaliśmy za to jakieś punkty, tak? Moi drodzy, ja już schodzę tutaj. Nie będziemy... Panie sędzio, nie licz pan. Kurde, zejdź. No nie. No patrzcie, przegramy mecz. Nie. Czemu on zejść nie? Dobra, schodzę. Panie sędzio, licz pan, panie sędzio! Moi drodzy, mam tutaj problem, jeżeli ogarniacie troszkę tutaj sterowanie w tym wrestlingu, to powiedzcie mi, moi drodzy, co nacisnąć mam na płacie, żeby ogólnie zejść za tych lin, tak? No bo jak sami widzicie, on nie za bardzo się to zbiera do tego zejścia, chociaż naciskam L1, bo L1 jest od tego, żeby właśnie, żeby nasz ziomeczek zszedł za linę, a on, jak widzicie, no nie chce za bardzo tutaj nic schodzić. Dobra, tak więc tutaj można go rzucić. Tutaj możemy go trafić, tym możemy go sobie złapać ładnie. O, i... Moi drodzy, może jakaś podwójna akcja? Z tego co widzę, to się jednak nie uda, bo... Nie ten narożnik. Oj, piękne, piękne tutaj przerzucenie. Ładnie tutaj Baron Corbin właśnie robi. Ale kolego, zmieniłbyś się z nami. Zmieniłbyś się z nami. O, dokładnie, fajnie mu tutaj pokazuje. Ale on tutaj chyba... Tak, przypina go. Ale tylko do dwóch, tylko do dwóch. Baron, zmień się z nami. Kolego, chodź, 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 chodź. Wciągnij go tutaj do narożnika. Oj. Nasz jest w opałach, nasz jest w opałach. Żebyśmy tylko my nie dostali tutaj. Może go złapiemy? Czy nam się nie uda? A jednak takie, sami widzicie, przerzuty. Oj, 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 Baron, zmień się z nami, bo to nie za fajnie wygląda. Zmień się tutaj ze mną. Baron, zmieniaj się. Chłopie, przegramy. Dobra, skoro chcesz jeszcze powalczyć, to sobie powalcz. Ja poczekam na tą
Zmiana jednak nie idzie do narożnika. O, jest jednak zmiana. Dobrze, wchodzimy tutaj i zaczynamy nasze tutaj właśnie nasze tutaj walkę. Jest tutaj piękne wciśnięcie do ringu i zrobimy jakąś fajną może akcję. Takie małe naciąganko na sam początek. Dobrze, ale chyba dostaniemy minusowe punkty za to, że no, troszkę nam się to nie udało. Oj, to jest piękne wrzucenie go w ten narożnik, moi drodzy. Jeszcze raz go sobie tutaj wciśniemy w ten narożnik. Oj, nie, jednak nie, jednak żebyśmy go wyrzucili z ringu. Ja go z ringu wyrzucał nie będę. Ja tutaj wchodzę sobie na drugą linę, dlatego że nie mamy wykupionego tego, żebyśmy wchodzili na trzecią, więc jak na razie tylko ratuje nas druga lina. Dobrze, moi drodzy, zrobimy jakąś fajną akcję, o, tak żeby było jakieś takie małe urozmaicenie. Jeszcze coś tutaj się postaram zrobić, jakieś małe łamanie, może jakiś submission trzygwiazdkowy, czy będą trzy gwiazdki. No postaram się zdobyć więcej, tak? O, dobrze, dobrze, dobrze. Ale będzie kontra. Nie, chociaż nie było kontry. Ja go sobie tutaj fajnie, ładnie puściłem. Co nasz tutaj wykombinuje nowego? Piękne wciśnięcie w narożnik. I jajajajajaj, to musiało zaboleć. To musiało nieziemsko zaboleć. Ten nasz, żeby tylko tutaj nie zepchnął, nie udało mu się. A nam akcja się bardzo pięknie udała. Jeszcze jakiś... Oj, kurczę. O, mamy kontrę. Oj. To nie było dobre. To nie było dobre z tą kontrą. Okej, będzie zmiana. Wchodzi jego tag team partner. My już ładnie na niego czekamy sobie, ale tego pana ja tutaj... Oj, chciałem rzucić właśnie do ringu, bo on mnie troszkę wkurza. Denerwuje, a ja tutaj muszę zrobić jakąś małą kontrę. Nie udało się. Chociaż mamy pasek kontr. Ale tutaj nam się nie udała, teraz nam się kontra z tego co widzę udała. Już właśnie sami widzicie, ja tutaj ładnie, pięknie wstaję. Dostał już strzała jeszcze raz. Tak więc, moi drodzy, teraz go sobie ładnie wciśniemy w narożnik, chociaż nie, bo poszła kontra. I co on teraz zrobi? Co on teraz zrobi? My tutaj sobie odpoczywamy. Oj. Dobra. O, dostał ładnie go strzała. Chodź tu, ja cię tu złapę. On jest taki zamroczony, więc ja wchodzę do ringu, on nawet nie wie co się dzieje. Piękny strzał, jeszcze raz. I teraz może uda nam się wrzucić go do narożnika. Oj, to udało się. Ale tutaj nam coś, ja tutaj sygnalizuję już, że będę go po prostu musiał wykończyć. Czwarta gwiazdka. I patrzcie co teraz się dzieje. Patrzcie co teraz się dzieje. Robimy finishera, moi drodzy. Już ładnie czekam, już ładnie tutaj czekam, żeby go po prostu rzucić, ale ten finisher przypomina mi chyba Johna Cena, jednak nie, co to będzie? Czyżby Master Lock? Tak, założyliśmy Master Lock i mam nadzieję, że po Master Locku już z tego się nie wywinie. Moi drodzy, Master Lock zakończy całą chyba tutaj walkę, będzie submission, mam nadzieję, że będzie submission. Pięknie! A więc, moi drodzy, po Master Locku mamy submission. Jeszcze widzicie, tak go musiałem rzucić, żeby było na sam koniec. Dobra, więc mamy zwycięstwo znowu poprzez submission, nie poprzez pinę. Ile mamy tych gwiazdek? Czy będziemy mieli czwartą gwiazdkę? Jednak nie, 3,5 gwiazdki, no już jest dużo, dużo lepiej. Lepsza ocena o te pół gwiazdki, ale tutaj mamy jeszcze cutscenkę i co tu będzie? Tak, tutaj nasz... Oj, to nie było za fajne, bo nawet nie podał nam ręki. W miarę zwycięstwa, no ale okej, dobra, schodzimy jako wygrani, tak? I hey, wait a second. Okej, poczekaj sekundę. Next week is your first match on NXT. With all the lights and craziness that happens, drodzy, on that day. Następny mecz już będziemy walczyć na gali NXT. Tak więc w kolejnym odcinku mamy pierwszą walkę w NXT, tak więc już będziemy początkować. You're going to do some big things in the WWE, kid. Just don't let all this go to your head. A więc, moi drodzy, w kolejnym odcineczku już będziemy debiutować na gali NXT. No to już zaczyna się bardzo, bardzo fajnie. Tak więc, moi drodzy, dzisiejszy odcineczek takie właśnie wprowadzenie do Performance Areny, gdzie po prostu tutaj nas uczyli
jak mamy walczyć. Taka szkoła NXT, takie małe wprowadzenie do tego wszystkiego, co po prostu będzie się działo. Jeszcze tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej tych odcineczków, łapkujcie w górę. Moi drodzy, jak na razie ja z wami się żegnam i potem czeka nas właśnie znowu walka tag teamowa, ale to już w kolejnym odcinku. I tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, łapkujemy w górę. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. No i jeżeli chcecie więcej tych odcineczków, również możecie pisać jakieś komentarze. Moi drodzy, tak jak wam przypominam, jeżeli macie tutaj jakieś sterowanie do tego, jak tutaj sterować na padzie, to możecie mi coś podesłać w komentarzu. Lepiej będzie się grało. Tak samo, moi drodzy, nie wiem jak tutaj przesuwać gościa, tak? Na przykład po ringu, więc jeżeli coś wiecie, no to mi tutaj pomóżcie. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. No i hej, do kolejnego odcineczka z WWE 2K16. Trzymajcie się, hej!